Polski Sejm zdecydował, że w tym roku 12 listopada wyjątkowo będzie dniem wolnym. Decyzja posłów jest związana z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, która przypada w niedzielę 11 listopada. Czy pomysł dodatkowego dnia wolnego spodobał się mieszkańcom Tczewa? Czy słyszała Pani o tym, że 12 listopada będzie w tym roku dniem wolnym? No właśnie słyszałam, ale chyba nie od handlu. Słyszałam też, że ma właśnie 12 być wszystko pootwierane. Tak, to prawda. Czy to u Pani będzie? No mnie raczej nie będzie, ale to jest tak troszkę chore. Bo jeżeli to ma być dzień wolny, no to dzień wolny dla wszystkich. Jakieś święto, nie? Bo 11 jest niedziela i to jest święto, no i za to jeszcze ma być to 12 wolne, że to jest niedziela. Dlatego tak, zgadza się. To jest takie trochę dziwne. Czyli nie podoba się Pani ten pomysł? Podoba mi się, że wolne. Dlaczego sklepy mają być otwarte? Czy ten dzień 12 listopada powinien być wolny? Powinien być wolny. Czy to dobry pomysł? Nie, uważam, że nie. Nie. Jako Polska jesteśmy krajem, raczej państwem w Unii Europejskiej, który ma jedno z więcej dni wolnych w Europie. No i no nie oszukujmy się. Jesteśmy krajem, który jest w trakcie rozwoju. Dogania, tak? Dogania, postara się dogonić wszystkich innych. No i chyba raczej nie do końca możemy sobie pozwolić w chwili obecnej na aż tyle wolnego. Chociaż nie ukrywam, że no, każdy wolny z nas lubi. Jak najbardziej, tak? Aczkolwiek no, wszystko w granicach zdrowego rozsądku. I czy to jest dobry pomysł, ten pomysł rządu? Nie wiem, bo połowa ma mieć wolne, druga połowa nie. Także naprawdę nie wiem. Dla mnie może być. Może być, przyda się wolny dodatkowy dzień. Oczywiście, że tak, więcej odpoczynku. Trudno powiedzieć, ja i tak pracuję. Nawet tygodnia? Szybko wprowadzone. Za szybko, czyli wcześniej powinno być. No, wszystko już powinno być zorganizowane do tego, nie? No bo to jest, no nie wiem, tak jakby w nocy to było wprowadzone, rano się obudzili o tym, nie? No tak coś powinno być już wcześniej robione, nie? Takie informacje, nie, że nagle ludzie się obudzili, że od 12 mam wolny. Dzień po święcie mógłby być dniem wolnym. No, dla mnie, jako ucznia jest to no, w porządku opcja. Im więcej wolnego, tym lepiej. Czyli bardzo dobrze. A może Wigilia też powinna być dniem całkowicie wolnym? No pewnie tak. Tak uważam. A może skoro 12 jest wolne, to i Wigilia powinna być wolna? Nie, Wigilia nie. Czemu nie? Bo w Wigilię dużo ludzi chodzi, jeszcze ostatnie zakupy robi, bo nie każdy ma czas. No, nie każdy ma czas, żeby zrobić zakupy w ciągu takiego tygodnia, bo ludzie pracują. I te kilka godzin Wigilii jest naprawdę dobre.